Witajcie moi drodzy, nie jest poniedziałkowy wieczór, a ja biorę się za nagrywanie podsumowania tygodnia dla Was. Tutaj, żebyście wiedzieli jak późno jest, mamy na streamie sobie leci Kasia i Przemek z Perfectly Painted Studio i Veliar, a ja już, jest godzina która? 23, już 23, to czuł, trzeba iść spać, a jeszcze trzeba wrzucić materiał. Słuchajcie, w zeszły tydzień był takim dosyć mało owocny, bo tak naprawdę mieliśmy we wtorek stream, który był tak naprawdę podsumowaniem modelarskim za miesiąc marzec. W czwartek składałem sobie krutoksy i rampagerów. Nie, rampagerów składałem. I zrobiliśmy rozlosowanie kodeksu Tau, więc to tak fajnie dla Was, było bardzo fajnie. Ja natomiast mam złożonych krutoksów, no i jak się okazuje, miałem tego starego krutoksa i wziąłem go sobie, zerwałem go ze starej podstawki. On był pomalowany, ale psiknąłem go, żeby pomalować ich wszystkich razem. Będę miał więc też trzech krutoksów i sześciu rampagerów. I teraz jeszcze sobie dokupiłem sobie tego Lone Star, jakiś taki będzie wychodził w przyszłym tygodniu, taki z długą dzidą, nie pamiętam jak się nazywa, Lone Spear, jak on się nazywa, zaraz sprawdzę, poczekajcie chwilkę, bo to jest dosyć istotne, jak on się będzie nazywał, i będę chciał sobie zbudować całą bandę na samych krutach. Lone Spear, samotna dzida. I to będzie taki model Ghostka. Paczki, które Wam obiecałem, że powysyłam, będą wychodziły w najbliższym tygodniu. Czekam jeszcze na paczuszki od sponsorów, żeby powkładać w te paczki. Będę miał chyba 6 paczek do wysłania. Czekajcie, już Wam mówię. Nicholas Beadle dostanie nożyk. Warshapera Michał Maciejewski, Flashshapera kolory wojny. Przypomnijcie mi się na Messengerze, proszę. Za luty Wojtek Szal... Coś tam? Wyleciało mi z głowy. Na bas grałem nazwisko, żeby tylko wiedzieć. Za marzec Norbert Nowak, a Tau Zydel, czyli Tomek, wygrał. No i mam tutaj napisane wszystko, kto dostanie. I tak, paczki będą wychodzić. W sobotę była druga edycja tego konkursu malarstwa figurkowego Migawka. W zeszłym roku była taka fajna, ciężko pracująca dłoń jako logo. W tym roku był to jednorożec. Jestem co wymyślą na trzecią edycję. Dzisiaj poniedziałek jest, 22 kwietnia. 23 kwietnia we wtorek, czyli jutro, na moim streamie pojawi się Herkuba Jakub Małysa, czyli organizator. Ja wiem, że on był już u Mateo, ale u Mateo był przed migawką, a u mnie będzie po migawce. Będziemy sobie rozmawiać o tym, co poszło tak, co poszło ok, co poszło nie ok, jak bardzo dopisała nam pogoda, bo było niestety w porównaniu do zeszłego roku było super zimno. No i będziemy sobie o tym gadać, więc zapraszam Was serdecznie na tę dyskusję, bo podejrzewam, że będzie ciekawie. Ja sobie zrobiłem troszeczkę porządek jeszcze, no w ogóle, pokażę Wam, bo zrobiłem sobie taki porządek tutaj na swojej półce takich projektów. Tu mam rzeczy, o których się dowiecie niedługo. Tu mam bardzo fajne projekty Zaka i z Vallejo, które chciałbym ruszyć w najbliższym czasie, ale jak widzicie, jest tego trochę, po prostu jest trochę tych projektów, wszystkiego się ruszą. A dzisiaj zakupiłem sobie, i ja bardzo nie lubię wspierać firmy, które nie wspiera ludzi i nie za bardzo chciałem wspierać tą firmę. Jakoś mam do nich małą awersję, ale produkt, który wypuścili, jest w tak dobrej cenie, że no aż ciężko się nie oprzeć. Jest to fajna walizeczka na farby i można sobie zrobić porządek w farbach i mam trochę farb takich losowych, na przykład właśnie te wszystkie speed painty, ekspresy i tutaj mam jeszcze Army Paintera. No i będę chciał sobie właśnie kupić jeszcze może ze dwie, niestety, ale to jest bardzo fajne, bardzo ładnie to wygląda, tak wiecie, pro, można sobie gdzieś to opisać. Brakuje mi tylko takiego miejsca, wiecie, jak na samych nawaliskach albo rzepu, żeby sobie napisać tutaj coś, nie? Że to są takie farby, a nie chcę pisać jakimś srebrnym flamastrem na tym, więc coś będę musiał wymyślić, jakieś inne, może jakiś tag, może jakiś taki tag tutaj przyczepiany, bo to mi się bardzo podoba.
Bardzo mi się nie podoba, jak mam farby na przykład właśnie w takim czymś, w takim pudełku, po butach, to są takie pudełka na buty niby. To jest wszystko niby fajnie, bardzo fajnie, niby estetycznie, ale bardzo łatwo poruszyć tym i te wszystkie farby się po prostu mieszają. A ja lubię mieć porządek i farby poukładane numerkami. Jestem jebnięty trochę. Jedną bardzo fajną rzecz jeszcze chciałem wam pokazać, bo dostałem od kolegi... Czemu jest lock? Nie chcę lock. O, od kolegi Marcina dostałem bardzo fajną rzecz, której zrobię wam przegląd w najbliższym czasie. Pokażę wam, co dostałem. Dostałem Masters of the Universe Castle Grayskull Dice Tower, czyli coś do rzucania kostek. Do rzucania kostek, do całej gry. Do całej gry właśnie. O Jezus, ale tu ciężkie ludzie. Do całej gry Masters of the Universe. Czyli He-Man i Skeletor. I inni bohaterowie. To jest 12, 2, 4, 6, 12 modeli w tym, w tej podstawce. I dostałem jeszcze do tego, do przeglądu, żeby wam pokazać trzy dodatki. Pierwszy dodatek to jest Stretch Goal. I tu jest 14 modeli kolejnych. Hero, Scareglow, Mechanek i tam inne. O Jezu, jeszcze dwa. No muszę się schylać, ludzie. Dostałem jeszcze ten dodatek Rise of the Snake Man. I to sobie zrobimy tutaj też unboxing tego. I Spell of Separation. I to. A to dla ciekawskich, to będzie nagroda. W konkursiku, jakiś wymyślimy jakiś konkurs, zrobimy coś z tego. Także w najbliższym czasie fajny materiał wpadnie na kanał do pooglądania, jeśli was interesuje w ogóle ta gra. Chcecie zobaczyć coś w środku, jaka jest jakość tych modeli, bo czasami wkurza mnie to strasznie. To jest strasznie dziwne, że na internetach często pokazują po prostu model i często render pokazują. Czasami nawet to nie jest ten plastik, to nie jest ten, wiecie, ostateczny plastik, który dostajecie. Czasami render i jest zrobiony w kolorze plastiku, więc można się nabrać, moim zdaniem, i jest to totalnie nie fair. Ale mniejsze o większe. Słuchajcie, poza tym, tak naprawdę, jak sobie złożyłem tych tau, to poza tym nic nie robiłem. Mam cały czas taką chętkę, bo nawet leży ta kartka. Zobaczcie, nawet leży ta kartka, jak pomalować tau. Bo chcę sobie zrobić, chcę nagrać tutorial, chcę nagrać jeden filmik, czy chcę sobie najpierw pomalować kilka figurek, a później nagrać tutorial, pomalować szybko kontrastami, bo nawet moje dzieci się wzięły za malowanie, słuchajcie. Moje dzieci pomalowały w tym tygodniu więcej niż ja, malowały sobie do pryncypii, ja muszę, podejrzewam na którymś streamie, pomalujemy sobie to, wykończymy te modele, bo wzięły się za malowanie, trochę tam popaćkały sobie. Nic niesamowitego nie zrobiły, ale stwierdziłem, że muszą zacząć, w końcu zacząć malować. No i tyle. Co jeszcze? To wszystko chyba, słuchajcie, na ten tydzień. Ten tydzień będzie dosyć krótki, bo była migawka, przygotowałem się do tego, sobota, niedziela jeszcze edytowałem, w niedzielę edytowałem materiał. O, nie widzę się. I ten materiał we wtorek wyjdzie, we wtorek będzie wywiad na streamie. I ten wywiad wytnę i wmontuję go w cały materiał, więc cały materiał przede wszystkim z pokazaniem takich wszystkich prac, które, nie wszystkie, właśnie do tego chciałem dojść, ale to w materiale powiem. Pokazanie prac, które były, później rozdanie nagród, które jest dosyć długie, ale zmontowałem to tak, że pokazują się modele, więc nie będziecie oglądać tylko tego, o Jezus, dobra, Herkuba tam gada sobie o tym, komu daje nagrodę. Będziecie widzieli, za co nagrodę daje, bo będą się pokazywały obrazki z modelami, które zostały pomalowane, no i jak pomalowane. A potem będzie jeszcze jakiś może mój komentarz czy coś. To wszystko w jednym materiale. Także ten materiał mam nadzieję, że pojawi się już w piątek. Ja jeszcze w międzyczasie pracuję nad czymś, co jest na mojej tablicy. Boom, Batrep OPR. Już sobie zapisałem, żeby widzieć, bo żeby mi się rzucało w oczy. Pracuję już nad nim, wyedytowałem kolejne części, natomiast niestety praca jest dosyć intensywna. Dzisiaj nawet wieczorem pracowałem, bo się dużo dzieje. A ja w dzień się nie mogę skupić, więc tak rozdzielam to przez między życiem prywatnym, a tym się tak dzielę. Dobrze, słuchajcie. To wszystko. Trzymajcie się.